Grecki minister zdymisjonowany po ujawnieniu nagrania. Niedopuszczalne Grecja. Minister zdymisjonowany po ujawnianiu nagrania. Grecki minister rolnictwa Spiliosa Livanosa został zdymisjonowany, po tym jak ujawniono nagranie, na którym śmieje się z aprobatą, gdy miejscowy przedstawiciel partii wyjaśniał, jak wypłaty odszkodowań za klęski żywiołowe mogą pomóc w wygraniu wyborów. W oświadczeniu rządu podano, że premier Driakos Mitsotakis zażądał od ministra wyjaśnienia w sprawie jego niedopuszczalnej reakcji. Livanos przyznał, że powinien był zareagować inaczej i zaoferował swoją rezygnację, która została przyjęta. Nagranie wideo pochodziło z ubiegłotygodniowego spotkania Livanosa w Sparcie w południowej Grecji. Miejscowy burmistrz, który sam zasiadał w rządzie z ramienia konserwatywnej partii Nowa Demokracja w latach 2004-2009, mówi w nim, że pomimo przeciwności losu partia wygrała wybory w 2007 roku, gdyż przekazała torby z pieniędzmi ludziom, by zrekompensować im straty spowodowane pożarami, które kilka tygodni wcześniej spustoszyły południową Grecję, zabijając dziesiątki ludzi. Livanos podczas wystąpienia burmistrza śmiał się i powiedział, że trudno byłoby dorównać temu epickiemu osiągnięciu. W czasie swej wizyty Wsparcie ogłosił on wypłacenie rekompensat farmerom, których zbiory ucierpiały wskutek mrozu. Mitsotakis stanął na czele Nowej Demokracji w 2016 roku i w latach 2004-2009 nie był członkiem rządu. Następne wybory parlamentarne w Grecji mają odbyć się w przyszłym roku.